Zapytałbym, czy te słowa są znane, czy pamiętamy te słowa. Wiecie, to za każdym razem, jak kazanie, pracujemy nad kazaniem, chcemy coś powiedzieć, chcemy coś ze Słowa Bożego powiedzieć, przekazać. Zastanawiam się, jak zacząć. Nie? To rozważanie zawsze chciałem zacząć, że pamiętacie te słowa, ale ja Bogu dziękuję, że w Wiśle te słowa są znane i pamiętane. W pierwszym roku Belsazara, króla babilońskiego, miał Daniel sen, a to, co widział, 7 rozdział Księgi Daniela, przepraszam, leżąc na swoim łożu, zaniepokoiło go. Pamiętacie, przed chwilą Artur czytał te słowa na końcu, że zaniepokoiły go, a tu już mamy otwarcie tego rozdziału, że go to zaniepokoiło. Kończy zaniepokojony i zaczyna. I go to niepokoi. Tak? Coś go niepokoi. Jeżeli Daniela to niepokoiło, spróbujmy zobaczyć, co takiego go tak dało, co się tak zaniepokoiło. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto 4 wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I 4 wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła, wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na 2 nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce. Potem pojawiło się następne, 2 zwierzę, podobne do niedźwiedzia, było ono podniesione tylko na 1 stronę, a miało w paszczy między zębami 3 żebra. I powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery. Miało ono na grzbiecie 4 ptasie skrzydła i 4 głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się 4 zwierzę, straszne i groźne, nadzwyczaj silne. Miało potężne żelazne zęby, pożerało, miażdżyło, co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Dziwna sytuacja. Bardzo dziwna sytuacja. Ten, który zawsze wiedział, ten, o którym mówili w Babilonie, jak chcesz się coś dowiedzieć, to idź się zapytaj Daniela. O którym królowa mówi, jak nagle na ścianie pojawia się napis, idźcie po Daniela. Spokojnie. Daniel będzie wiedział. Nebukadnezar przychodzi, mówi, jest tu w królestwie, jest tu ktoś, on mi powie. Nebukadnezar uczynił go swoim doradcą, premierem w państwie, dlatego, że był duch bogów. Później mówił duch, Bóg niebios, tak? Z nim jest. A tu nagle ten Daniel, który do tej pory wszystko wiedział, wszystko potrafił zinterpretować. Bóg działa na różne sposoby. Tak jak działa w Polsce, tak nie działa w Afryce. W Afryce nie działa tak jak w Polsce. Ludzie są różni. To, co opowiadają, te doświadczenia, które opowiadają mi koledzy, którzy przyjechali z Ruandy i innych miejsc, to są troszeczkę inne doświadczenia niż te, które przeżywamy tu, ale są na tyle podobne, że wiadomo, że ta sama siła, ten sam Bóg był tu i był tam. Ale oto Daniel jest zaniepokojony. Ale jak to możliwe, że ten, który zawsze wiedział, teraz nie wie? Jak to możliwe, że Daniel mówi, zaniepokoiło mnie i na koniec rozdziału znowu mówi, ale pozostałem z tymi myślami i jestem bardzo zaniepokojony. Daniel ma 70 kilka lat teraz. 50 lat minęło ponad od czasu, kiedy przyszedł do Babilonu jako młody chłopak. Tylko takie pachole przyszedł. Młody. Widział straszne rzeczy. Widział płonące Jeruzalem. Widział swoich rodziców, swoją rodzinę, która ginęła na jego oczach. Widział ich krew, słyszał ich krzyk i potem został zabrany do Babilonu. Mimo 50 lat
tamtych wydarzeń. Daniel znowu jest zaniepokojony. Tylko tym razem ma naprawdę powód, żeby być zaniepokojony. Tak jak wtedy miał, tak teraz ma tym bardziej. Ma 70 kilka lat. Wszystko miało być lepiej, a lepiej nie jest. Mało tego, że lepiej nie jest, to jest gorzej. Nawet nie ma jakiegoś status quo. Daniel w pewnym momencie bierze udział w takiej uroczystości. Taka uroczystość na tronie Babilonu, królestwa, w którym on był premierem, królestwa, w którym Nebukadnezar, król Babilonu, w końcu pokłonił się przed Bogiem niebios. W końcu przekonał się, że to ten Bóg niebios jest tym Bogiem, tym prawdziwym Bogiem. Ten, który wierzył w wielu bogów, przekonał się, że to ten jeden Bóg, ten jedyny Bóg, ten żywy Bóg jest tym Bogiem, któremu należy się cześć. I ten Daniel stoi na tej koronacji tego jeszcze młodego człowieka, patrzy na tego człowieka i wie jedno. To nie jest człowiek, z którym można rozmawiać o Bogu niebios. To jest człowiek zupełnie zepsuty, oddający się orgiom, oddający się wszystkiemu, co złe, wszystkiemu, co straszne, wszystkiemu, co tragiczne, wszystkiemu, co jest na wskroś przeciwne mi, a przede wszystkim, co jest przeciwne Bogu niebios. To był Belszazar. I widzi, jak ten młody chłopak, o którym on wiedział, którego on zna od dawna, wchodzi na tron. A on, Daniel, jest zapomniany. Ale Danielowi nie chodzi o niego. Danielowi nie chodzi o... Kiedyś tata mi powiedział takie słowa. Mówi, Dawid, wiesz co? Jak ktoś na mnie coś mówił, trudno. Jak ktoś coś mówił na mój temat złego i to nie było prawdą, to mówię. Ale jak ktoś próbował coś powiedzieć o Bogu, albo o Kościele Bożym, albo o zborach, to mnie dotykało bardzo. I Daniel, tą samą sytuację macie. Boli go to, co się stało. Boli go to, że taki człowiek wchodzi na tron Babilonu. Zasiądzie na tronie Nebukadnezara i będzie się mienił, pomimo to, że nie będzie, będzie się mienił z synem Nebukadnezara. Daniel na to patrzy. Daniel wie, że jest zapomniany. To królowa musiała przyjść na tą słynną ucztę Belszazara. Nazwijmy to ucztą, to było coś o wiele gorszego. Ale nazwijmy to ucztą, tak? Na tą ucztę wejść, odgarnąć te pijane ciała i powiedzieć do bladego, jak ściana, no nie jak tu ściana, ale powiedzmy jak sufit, do bladego Belszazara powiedzieć, słuchaj, jest Daniel. Królowa mówi, jest Daniel. Idź go zapytaj. Daniel? Jak przyszedł Daniel, to Belszazar mówi, to ty jesteś ten Daniel. Aha! Tak jakby z wygnańców judzkich. Po 50 latach Daniel słyszy obelgę w swoją twarz skierowaną ponownie. Trzeci raz w tej księdze, na szczęście, przepraszam, jeszcze raz będzie przez satrapów, ale tutaj kolejny raz skierowaną w stosunku do w jego kierunku i mówi, to ty jesteś ten Daniel z wygnańców judzkich. 50 lat służby dla Babilonu, a oni mu wciąż w twarz rzucają, to ty jesteś ten Daniel, ten wygnaniec, ten wyrzutek, ten nie Babilończyk, ten Izraelita, ten taki owaki i tak dalej. To ty jesteś ten Daniel, aha. To powiedz mi, co tam jest napisane. Te wydarzenia miały miejsce wcześniej. To była ostatnia noc Babilonu, to było 10 lat wcześniej. On, ten Belszazar, zostaje królem. I Daniel kładzie się spać po tej koronacji. Może nie zaraz po koronacji, nie wiemy dokładnie, który to był dzień, ale kładzie się spać i ma sen. I ma sen. I wiecie, spodziewalibyśmy się jednej rzeczy, że Pan Bóg przyjdzie do Daniela i powie, Daniel, słuchaj, tak, Belszazar wschodzi na tron,
ale ty się nie przejmuj, bo koniec końców i tak wszystko będzie dobrze. A Bóg co do niego mówi? Miałem takiego, wiecie, Andrzeja Maszczaka syn, Leon Maszczak. Jak byłem mały, to przychodziłem do niego, on tam w seminarium był przez jakiś czas i mówiłem mu, to jest źle, to jest źle, to jest źle i to jest źle i to jest źle. Wiecie, jak to nastolatek, wszystko jest źle, tak? Wszystko cię dotyka, bo jeszcze nie masz tej takiej w sobie, takiej, takiego, wiecie, takiego, takiej, to życie cię jeszcze tak nie ociosało, tak? Więc wszystko dla ciebie jest źle, jesteś mały, młody i wszystko jest źle, tak? Powinno być lepiej, no. A on mówi, mówię tak do niego, wujek, wujek, to jest źle, to jest źle, to jest źle. A wiecie, co on mi na to odpowiadał? Dawid, ty się nie przejmuj, będzie gorzej. I tak Pan Bóg zrobił z Danielem. Zamiast powiedzieć, Daniel, będzie dobrze, idziemy do przodu. Patrz, tyle 50 lat, wiernie mi służyłeś, wszystko w porządku. To Bóg co mówi do Daniela? Daniel, jak myślisz, że to jest źle, to ja ci jeszcze powiem, jak będzie. Będzie gorzej. Będzie gorzej. I widzicie, co Pan Bóg pokazuje Danielowi? Rozszalałe morze. Morze zawsze znaczyło coś złego. Morze to jest coś nienaturalnego. My z Ewą lubimy nad morze pojechać, ale wiecie, tam na chwilę być. Potem wracamy do siebie, do domu. Bo jak tak myślimy o tym morzu, ostatnio byłem z kolegą z Czech i staliśmy w morzu. I ja tak mówię do niego, a wiem, że on objawienie, lubimy studiować razem objawienie i mówię do niego, ty popatrz, i mówię tak po czesku do niego, ty se podziwaj, jak to będzie, jak ci mortwi z tego morza będą szli. Jak wiecie, jak jest w objawieniu napisane, że morze wyda umarłych, morze wyda tych, którzy tego, tak ci mortwi będą z tego morza szli. Tak on mówi, ty podziwaj, a on jeszcze nad morzem nie był, tak mu powiedziałem. Mówi, no popatrz. Ale te widoki, ale to morze było czymś złym. Morze to jest coś, to, że większość świata jest zalane wodą i to, że większość tego świata nie jesteśmy w stanie tam żyć, nie jesteśmy w stanie być, to jest coś, to jest anomalia. Bóg tego tak nie stworzył w taki sposób. To jest anomalia pewna. I w tym wszystkim, pomimo to, że to działa dzisiaj, to jest to cały czas anomalia. I w tym wszystkim Daniel widzi wielkie, rozszalałe morze. Wiecie, morze jak jest spokojne, to jeszcze. Jak nad Morze Czarne pojedziecie, to tam jest mało fal nad tym Morzem Czarnym, rzadko jest takie rozszalałe, no to jeszcze. Dzisiaj Morze Czarne szaleje, tam się straszne rzeczy dzieją. Więc wiecie zresztą sami najlepiej. Ale jeszcze morze jak jest spokojne, to jeszcze da się je znieść. Ale rozszalałe morze, coś strasznego. Potężna woda, noc i potężny sztorm. Więc Daniel potrzebuje, żeby ktoś mu powiedział, że będzie dobrze, a Pan Bóg mu pokazuje co? Sztorm. Potężny sztorm. Fale takie na 15 metrów. I Daniel patrzy na to i mówi, co to jest? I wydawałoby się, że tu będzie koniec, że rozszalałe morze, a teraz Pan Jezus przyjdzie, jak w Ewangeliach byliśmy z Ewą nad Jeziorem Galilejskim i tak patrzyliśmy na to Jezioro Galilejskie, było takie spokojne, ale wiecie, i wydaje się, że teraz, że to rozszalałe morze i teraz Pan Jezus przyjdzie i to morze ucichnie. A tu nie, czytamy dalej, straszne rzeczy. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i z morza wyszły cztery wielkie zwierzęta, jedno po drugim. I wydawałoby się, no to. Nie dość, że Daniel potrzebuje ukojenia nerwów, ukojenia, zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. To nie dość, że nie, to jeszcze morze, to jeszcze rozszalałe, to jeszcze jak to morze już jest takie strasznie rozszalałe, to zaczynają wychodzić zwierzęta. I to niezwykłe zwierzęta, bo żeby to jeszcze zwierzęta wyszły. Żeby to jeszcze wyszły jakieś miłe zwierzęta, piękne, na które miło popatrzeć, psy, koty, nie wiem, cokolwiek. To wychodzą takie zwierzęta. Pierwsze było podobne, drugie było podobne, trzecie było podobne, a czwarte to już do niczego nie było podobne. Widzicie, czytacie? Pierwsze podobne, drugie podobne, trzecie podobne, a czwarte to już było tak straszne, że do niczego się tego przyrównać nie dało. Jak Pan Bóg się obchodzi z Danielem? Jak Pan Bóg się obchodzi z Danielem? Wiecie, nawet nie dało się w tym miejscu, jak już te zwierzęta zaczynają wychodzić, to byśmy się spodziewali, że to morze, że uciszy te fale, że uciszy to morze. Nie uciszył.
Że zwierzęta, jak widzą, to przynajmniej jakieś te zwierzęta będą takie, że będzie na nie przyjemnie popatrzeć. Nie, to wychodzą bestie. Bestie wychodzą. A potem jak już se, no to może na koniec jeszcze jakieś normalne zwierzę z tego morza wyjdzie. Nie, to wychodzi taka bestia, że się nie da do niczego jej porównać. Ja jak byłem mały, jak chciałem się przestraszyć. Mamy taką siostrzenicę, wiecie, ona nie lubi się bać. Tata ją chciał zabrać do Energyland i tam pod Krakowem. Ona jak zobaczyła, że tam ludzie krzyczą, to mi powiedziała, że dlaczego oni krzyczą. A ja mówię, a bo oni się boją. A wiecie, logika dziecka. A pyta mnie, a jak się boją, to po co na to wchodzili? Bo oni się lubią bać. A ja nie lubię i nigdzie nie jadę. Wiecie, logika dziecka. Prawda, żeby się bać. Nikt nie lubi się bać. My tylko mówimy, że lubimy się bać, ale ja jako małe dziecko otwierałem szufladę taty i on tam miał ewangelizacyjne materiały z Księgi Daniela i tam były te bestie. Jak ja otworzyłem tą szufladę, to zaraz ją zawsze zamykałem. Tak na chwilę otworzyłem, zamykałem, bo to były tak straszne bestie. I teraz sobie wyobraźcie, że Daniel otwiera tą szufladę, Bóg przed nim otwiera tą szufladę, ale nie, że tam leżą jakieś kartki nadrukowane, tylko z tej szuflady wyskakują te potężne bestie, to rozszalałe morze i nie da się tej szuflady zamknąć. Nie da się tego zamknąć. Nie da się, nie ma takiej siły, która by mogła to wszystko z powrotem gdzieś tam dać. Wszystko wyskakuje i prosto Danielowi w twarz. Daniel śpi, Daniel się nie może obudzić. Ten koszmar trwa i trwa i trwa i trwa. I Daniel już wie, że jest na audiencji u Najwyższego. Że to nie jest zwykły sen. Że to Najwyższy się z nim komunikuje i chce mu coś powiedzieć. I chce mu powiedzieć, Daniel, ty myślisz, że jest źle, ale pozwól, że ja ci powiem, że będzie gorzej. Że będzie gorzej. Taki jest sens tego wszystkiego. Będzie gorzej. I teraz wychodzą bestie, wychodzą jedna po drugiej. Pierwsza była podobna do lwa, miała orle skrzydła. Możecie pojechać do Muzeum Pergamońskiego, zobaczyć te lwy ze skrzydłami, które były symbolem Babilonu. Nie da się tego w żaden sposób. Drugie zwierzę było podobne do niedźwiedzia, było podniesione na jedną stronę, w paszy miało między zębami miało trzy żebra i powiedziano mu, wstań, jedz dużo mięsa. Talmud pisze, że Persowie to byli tacy ludzie, którzy niczego sobie nie żałowali. Niczego sobie, byli potężni, pożerali jak ich mocarstwo, pożarło cały Babilon, nic z Babilonu nie zostało, pożarli ich, nie zniszczyli, pożarli, wchłonęli w siebie. Potem mamy następne zwierzę, bardzo ciekawe zwierzę. Potem w widzeniu nocnym pojawiło się zwierzę podobne do pantery, a miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, cztery głowy miało to zwierzę i dano mu władzę. Jak można z czym innym, jak ktokolwiek, cokolwiek o historii wie, to jak sobie pomyślicie o Aleksandrze Wielkim, 33 lata umiera, leży na łożu śmierci, nic z niego nie będzie, za chwilę zamknie oczy i koniec. Ale co? Ten człowiek ma cały świat u stóp. Wszystko u stóp. 30 lat. Wiecie, co to jest 30 lat? Nic. Nic. Ja pamiętam, jak miałem 30 lat. To ja ledwo co od ziemi odrosłem. Dzisiaj mi się jeszcze wydaje, że ledwo co od ziemi odrosłem, a mówią mi, że to już jest dużo. Ale 30 lat to jest nic. I 30 lat i on ma wszystko u swoich stóp. Pantera. Zdobył to jak pantera. Jak pantera? Pantera tak chodzi, tak wolno chodzi. Pantera chodzi wolno, dopóki nie próbuje czegoś zdobyć. W tym momencie nie zatrzymacie. Zobaczycie tylko cień ciała. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. I potem dzieli się na cztery. Czterech generałów po śmierci Aleksandra zabiera to wszystko, co on zdobył i dzieli między siebie. Nie da się pomylić z niczym innym. Z niczym się nie da tego pomylić. Biblia mówi wyraźnie, jak historia się rozegra. Jedno po drugim. Do dzisiejszego dnia Pan Bóg tak to sprawił, że możemy niektórych rzeczy nie możemy znaleźć. Arki Przymierza nie możemy znaleźć, bo nam nie jest potrzebna. Ale są rzeczy, które nam są potrzebne. Księgę Daniela. Możecie w muzeum tam koło Jerozolimy jest taka kopuła i tam leżą kopie Księgi Daniela. Bo ktoś kiedyś śmiał zarzucić, że Księga Daniela to może jest jakaś późna kopia. To tam można pójść zobaczyć, jaka to jest późna kopia.
Tam można zobaczyć manuskrypty, które były tak bliskie, że nie mamy nic bliższego dzisiaj w porównaniu do tych manuskryptów, które tam się znajdują. Ale to nie wszystko. Kawałeczek, pojedziecie do Berlina, mówiłem, Muzeum Pergamońskie, zobaczcie artefakty po Babilonie. Nie do podrobienia. I to wszystko. Ale moi drodzy, dobrze to znacie. Adwentyści to dobrze znają. Adwentyści pamiętają ten rozdział. Wiecie, tutaj nie będziemy teraz, bo Artur mnie zapytał przed naszym tutaj kazaniem, ile ja czasu na to ten. No, mam mało czasu, więc nie możemy całego rozdziału siódmego, słuchajcie, jedno po drugim. Choćbym chciał, no to przyjedźcie do seminarium. Tam w seminarium siadam ze studentami i kartka po kartce, werset po wersecie, słowo po słowie dyskutujemy. Na online można się zapisać. Przyjedźcie, dyskutujemy na temat Księgi Daniela. Jak ktoś by chciał sobie przypomnieć albo chciałby poznać, proszę bardzo. Słowo po słowie, ale jak już to wszystko Daniel zobaczył, jak już się porządnie wystraszył, jak już porządnie zatroskały go myśli, to Pan Bóg pokazuje mu jeszcze jedno. Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę. Straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne zęby. Pożerało i miażdżyło, co pozostało, deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Za co? No za co taka straszna bestia? Jak to jest możliwe, że tamte zwierzęta jeszcze były do czegoś potrzebne? Do czegoś podobne? A to już nawet podobne nie jest. To jest tak przerażające, że Daniel jakby mógł się obudzić, jakby to nie było widzenie, to by się obudził z krzykiem. Ale jest na audiencji u Najwyższego i widzi straszną bestię, która wychodzi z morza. Ale co takiego? Dlaczego? Dlaczego ta bestia jest taka straszna? Jaka jedną cechę to bestia miała? Co to było za cesarstwo? Co to było za państwo, mocarstwo? To był Rzym. Po Grecji przyszedł straszny Rzym. Ale jak można powiedzieć, że Rzym to była taka straszna bestia? Naprawdę? Prawo rzymskie, drogi rzymskie, bezpieczeństwo, tak? Policjant ówczesnego świata, tak, i tak dalej, i tak dalej. Jakie straszne. Mało tego, Ewangelia mogła się rozwijać, bo co? Bo drogi, bo jeden język, bo względny spokój, bo można było od miasta do miasta pojechać spokojnie, a nie skończyć jak ten, którym się Samarytanin musiał opiekować, tak? On, który źle skończył, a potem dobrze skończył dzięki Samarytaninowi. Ale można było przejść z miasta do miasta. A było tak, że z Wisły do Ustronia byście nie dojechali, bo po drodze byście już bez butów wrócili do Ustronia. Tak? Takie czasy. A tu nagle Rzym to wszystko uspokoił. Sprawił, że można pójść z miasta do miasta. I co takiego? Dlaczego ta bestia była taka straszna? Jaką jedną cechę miał Rzym? Że Pan Bóg patrzy na Rzym. Pan Bóg patrzy na Rzym. I mówi, nie ma takiej bestii, nie ma takiej strasznej istoty, którą mogę przyrównać do tego dziadostwa. To jest tak straszne. Wybaczcie to słowo. Może mało techniczne. Ale patrzy na to mocarstwo i mówi, nie ma takiego zwierzęcia. No może do węża jakiegoś, może do nie ma takiego. Nie ma tego zwierzęcia. To jest taka bestia, to jest coś tak strasznego, że nie da rady. Dlaczego? Dlaczego? Adwentysta powinien sobie zadać pytanie. Dlaczego ta bestia była taka straszna? Jest inne. Ale dlaczego jest inne? Co je wyróżnia? Zuchwałe słowa. Tak jest. Zuchwałe słowa. Ja sobie, słuchajcie, wszystkie charakterystyki tego zwierzęcia wypisałem, bo tych charakterystyk bluźni, odmienia czasy i prawa, zaburza porządek, zakłóca wszystko, dzięki czemu świat istnieje i wpływa aktywnie na historię świata. A komu wolno tylko wpływać na historię świata? Tylko Bogu. A ta bestia, ta siła próbuje wpłynąć, próbuje Bogu w twarz powiedzieć, nie, ja będę sterować historią świata. Ale jest jeszcze jedna cecha. Jest jeszcze jedna cecha, która sprawia, że Pan Bóg jak patrzy na Rzym, jak patrzy na to mocarstwo, to nie widzi zasług, ale widzi coś okropnego, coś strasznego. Jedna cecha. Jaka cecha? Ta. Dokładnie.
To jest duchowa siła. Tam się rodzi ta duchowa siła. Ale jedną jeszcze Rzym robił. Uciskał wiernych. Jak Bóg patrzy na Rzym, Bóg patrzy na Rzym, mówi, ty bestio, ty uciskałeś mój wierny lud. Ty próbowałeś zatrzeć pamięć o mnie. Ty próbowałeś zniszczyć ich i próbowałeś zniszczyć pamięć o mnie. I to wszystko razem. To, że bluźni, to, że sprzeciwstawia się Najwyższemu, to, że próbuje zmienić czas, prawo i próbuje do samego nieba się udać, aby wszystko zmienić. To wszystko razem i na koniec to, że dotknąłeś tych, który jakbyś się dotknął mojej źrenicy. Na koniec mówi, ciebie za te wszystkie zasługi to się opisać nie da. Ciebie się da tylko opisać jako straszną bestię, która jest niepodobna do niczego. Do niczego niepodobna. Do niczego się nie da ciebie przypisać. I widzicie, dzisiaj świat mówi tak. My sobie poradzimy z przyrodą. Ekologia, wprowadzimy segregację śmieci. Do Wisły nie będziemy wylewać ścieków, tylko zaczniemy je, prawda, tam coś. I to wszystko dobre jest. To jest wszystko dobre. I my ten świat odzyskamy. My znowu panowanie nad przyrodą odzyskamy. Znowu ta przyroda będzie nam poddana. A Pan Bóg mówi, że z morza wychodzą zwierzęta, które są do niczego niepodobne. Że coś się dzieje złego z przyrodą. Że morze, które miało być czymś przyjaznym. Że woda, która miała być przyjazna dla człowieka. Woda, która miała karmić ludzi. Tak, ryby. To wszystko, co się stało. Że to miało być coś dobrego. To jest rozszalałe. Że zwierzęta, które miały być czymś dobrym. Które miały ludzi nie ranić, nie krzywdzić. Ziemia, planeta, która miała podtrzymywać życie. I ludzie, którzy mieli o tą planetę się troszczyć. Nagle stają się to wszystko, staje się zbiorem bestii, morza rozszalałego i niczego więcej. I teraz ludzie będą próbować ze wszystkich sił, aby zrobić coś, aby kontrolę nad tym odzyskać. I robią, każdego dnia. Ja nie mówię, że ekologia jest zła, mamy dbać o planetę, mamy dbać o to, co robimy, mamy dbać o to, jak zatruwamy tą planetę i mamy ją pozostawić lepszym niż jak tutaj się pojawiliśmy. Na pewno. Ale odzyskać kontrolę. Nagle pojawiają się choroby. Znikąd. Które zaczynają i zastanawiamy się, a może to z Chin, a może to z targu, a może to od nietoperza, a może to stąd, może to stamtąd. Nagle zaczynają się pojawiać rzeczy, których nigdy nie miało być. Przyroda, z przyrodą dzieje się coś bardzo złego. I 7 rozdział Księgi Daniela mówi, z przyrodą będzie się działo coś bardzo, bardzo złego. Mocarstwa będą jak bestie, ludzie się będą zachowywać jak bestie, ziemia będzie jak rozszalałe morze. I wtedy zaczną się dziać ciekawe rzeczy. O tym jest właśnie. Ale co jest najważniejsze? Jakie jest najważniejsze poselstwo 7 rozdziału? Wybaczcie, ja wiem, że każde adwentowe serce mówi, słuchajcie, ale chodźcie, postudiujemy troszeczkę głębiej, trochę więcej. 10 minut zostało. Nie da rady. Musimy powiedzieć o tym, co jest najważniejsze w 7 rozdziale. Co jest najważniejsze w 7 rozdziale? Co Bóg mówi w 7 rozdziale? Co dzisiaj ludzie mówią? Jutro będzie lepiej. Znajdziemy, a jak nie będzie lepiej na ziemi, znajdziemy nowy dom. Ci, którzy jeszcze mają coś, ci, którzy jeszcze rozsądnie myślą o tym wszystkim, to już nawet nie myślą, że ziemię się da uratować. Ostatnio rozmawiałem z kolegą w pracy i mój kolega, który wierzy, on wiecie, to jest taki człowiek, który wierzy w science fiction. Ja mówię, nie wiem jak, ale wierzy. Ja mówię, słuchaj, tego się nie da uratować. A on mówi, no tego się nie da uratować. No to musimy sobie znaleźć nowy dom. Ci, którzy jeszcze zdrowo, rozsądkowo podchodzą do tego i patrzą na ten świat, który wygląda jak to rozszalałe morze i na to, co się stało z przyrodą i to, że tej przyrody już nie da się przywrócić do takiego stanu, żeby to życie mógł utrzymywać na ziemi, mówią nie. Z tym się już nic nie da zrobić. Nic nie zrobimy. Wraca koronawirus, coraz więcej ludzi chorych, Izrael się znowu zamyka. Wracają inne choroby. Znowu zapomnimy o innych chorobach, które trzeba leczyć, bo będzie jedna, albo dwie, albo trzy i tak dalej, bo będzie coraz więcej tego. I ta rozszalała przyroda i będziemy próbować coś z tym zrobić. Za wszelką cenę.
Żeby było jutro lepiej. Żeby tym następnym pokoleniom zostawić coś lepszego. A co mówi 7 rozdział Księgi Daniela? Będzie lepiej? Będzie gorzej. Ale wiecie co? Będzie lepiej. A potem będzie gorzej, żeby potem było lepiej. Biblia mówi w tym kierunku. Świat mówi w odwrotnym kierunku. Nie! Musi być teraz. Teraz musimy zrobić wszystko. Jak się cała planeta, jak się wszyscy ludzie połączą, to zrobimy coś, żeby było lepiej. A 7 rozdział mówi, nie będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Nie dlatego, że planeta, ale dlatego, że ludzie i ten, który tą planetę ukradł, ten, który tą planetę porwał i ten, który sprawił, że planeta musi być w takiej kwarantannie, on tym rządzi. I nic nie będzie lepiej, będzie gorzej. Ale później będzie lepiej, jak planeta odzyska swojego, jak prawowity właściciel dostanie ją z powrotem w swoje ręce. Moi drodzy, 7 rozdział Księgi Daniela. Jakbym chciał komuś powiedzieć o 7 rozdziale Księgi Daniela, jakbym z kimś studiował i ktoś mi powiedział, Dawid, podsumuj mi jednym zdaniem, jedną frazą, co jest napisane w 7 rozdziale Księgi Daniela, to bym powiedział, będzie gorzej, żeby było lepiej. Nie uratujemy tego. Daniel, jak to widzi, to jest zatroskany. Jak kończy, to jest zatroskany. W 2 rozdziale Księgi Daniela widział złoto, widział srebro, widział brąz, widział żelazo i widział błoto na koniec pomieszane z żelazem. Bo czym jest glina? Takie bardziej szlachetne błoto, tak? I widzi to wszystko. I co widać? Że jest lepiej? Czy jest gorzej? Najpierw złoto, a potem błoto i żelazo. Lepiej? Czy gorzej? Gorzej. A świat mówi co? Spokojnie, jeszcze będzie lepiej. Będzie lepiej? Nie będzie lepiej. Księga Daniela mówi o tym jasno i wyraźnie. W 2 rozdziale, w 7 rozdziale, w 8 rozdziale, 9 i aż do samego końca. Będzie tu, teraz, będzie gorzej. 7 rozdział Księgi Daniela. Moi drodzy, warto studiować 7 rozdział Księgi Daniela. Nie tylko 7 rozdział Księgi Daniela. Warto się nie bać. Daniel, wiecie, ja tak użyłem tego słowa, że Daniel się bał, ale Daniel był zatroskany. Daniel był zatroskany, co będzie, co to będzie. I pytał Boga, co będzie. I Bóg mu zesłał sen. Daniel będzie gorzej. Daniel, to jeszcze nie koniec. Daniel, przyjdzie taka bestia, która będzie sprawiała, żeby ludzie zapomnieli o mnie. Jak jej to nie wyjdzie, jak jej nie wyjdzie zmuszenie ludzi, żeby zapomnieli o mnie przez teorię ewolucji, przez samopomoc, że sami sobie pomagamy i tak dalej i sami przezwyciężymy choroby i to wszystko i tak dalej. Jak jej to nie wyjdzie, to wtedy stanie się siłą religijną i powie, to może tak, to może w ten sposób. Ale jak tego dokona, jak dotknie tej świętej strefy, to wtedy ja zakończę tej bestii historię. To jest bardzo ważne. Będzie gorzej, ale kochani, po to, żeby mogło być bardzo, bardzo dobrze. Żeby Pan Bóg mógł o swoim stworzeniu znowu powiedzieć, tak jak na początku, jak w 1 rozdziale. To, co widzicie, to jest bardzo, bardzo dobre. Niech Panu będzie chwała, że nas ku tej przyszłości prowadzi. I o tym Księga Daniela, Księga Objawienia i cała Biblia mówi na każdej swojej stronie. Będzie gorzej, żeby mogło być lepiej. Chwała Bogu za to. Amen.